Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. My z Azji na spacerku, mamy 7:15. Zobaczcie jaki mamy dzisiaj piękny dzień. Bezchmurne niebo, no tutaj lekkie takie chmureczki, ale dzisiaj u nas ma być 26 stopni, więc my korzystamy. Na razie jeszcze nikogo, żadnego psa nie spotkaliśmy i jak wyjdziemy tam za zakręt i tam będzie pusto, to spuszczę Azji ze smyczy. Niech sobie troszkę pobiega. Tak? Azji? Azji? Nie, ona wącha. Chodź. Idzie na swoją górkę. Patrol trzeba zrobić. Góry trzeba zdobyć. Trzeba usiąść, zobaczyć co na dzielni słychać. No i co Azji? Jest ok? Idziemy dalej? Jest ok. Dzień dobry kochani. Witam się z wami już w kolejnym dniu. Wczoraj tak się rozkręciłam, że szybko zakończyłam. Miałam wam jeszcze chwilę później nagrać, ale okazało się, że przyszła Azji koleżanka i się po prostu tak we dwie wściekały, a myśmy stali jako właściciele psów i się przyglądaliśmy, więc już telefonu nie wyciągałam. Także tak, później pojechaliśmy z Azji na tresurę. Mąż mnie zostawił, pojechał załatwiać swoje sprawy i wiecie co, no Azji tak wczoraj przepięknie, przecież my już nie byliśmy 6 tygodni. Przepięknie wczoraj po prostu wszystko wykonywała, wszystkie komendy, była naprawdę tak poukładanym psem, dopóki nie przyjechał mój mąż. Po prostu jak go zobaczyła, to no takiego no w głowie dostała. Świra. Azji, zostaw ziemię, nie grzebiemy w ziemi. Teraz też już dwa razy wyciągałam aparat, no i jeden pan z psem był, teraz za chwileczkę przyszło kolejne Cane Corso na spacer. Także jakoś nie dane mi nagrywać. I tak, i wczoraj wracaliśmy okrężną drogą, muszę was jakoś inaczej ustawić. Dzisiaj mamy też przepiękny dzień, dzisiaj u nas ma być 27 stopni. No a ja cały dzień w lodziarni, z rana mam parę rzeczy do załatwienia, ale po kolei. Wczoraj jeszcze jak wracaliśmy, mąż mnie zabrał na romantyczną przejażdżkę. Jeździliśmy po okolicznych wioskach i oglądaliśmy po nowo powstałych osiedlach, oglądaliśmy dachy. Bo musimy wybrać dach, zdecydować. No i mąż takiej decyzji nie chciał brać na siebie, bo stwierdził, że jak weźmie coś na siebie, a mi się to nie spodoba, akurat na szczęście gust mamy ten sam, podoba nam się to samo, tylko mój mąż chciał w innym kolorze, ale myślę, że mu przetłumaczyłam, dlaczego ten wybór jego nie jest do końca dobry. Jest ładny, ale to jest niepraktyczne, bo my niczego w tym czarnym kolorze po prostu mieć nie będziemy. Trudno, kupi czarne, to kupi czarne. Ja nie jestem za czarnym, bo ja nie chcę mieć czarnego ogrodzenia, nic czarnego, więc to mi po prostu do niczego nie będzie pasowało. Azji wącha, jest w swoim świecie, ma kwiatki, to jest pies ogrodnik. Ona po prostu w kwiatkach by mogła siedzieć na okrągło. Czyżbyśmy kogoś mieli? Nie ma nikogo. Azji, co ty się tak rozglądasz? Musimy się odwrócić, bo... Azji, fe! Oj, ktoś tu miał ciężki wczoraj dzień, bo wszędzie są kupy i to są kupy człowieka. Dobra, idziemy dalej. Szybki przemarsz po okolicy. Azji się już w sumie załatwiła. O, spotkaliśmy właśnie na trasie. Mrówa idzie ze swoim psem. Muszę się tylko odwrócić. Cześć Artur. Cześć. Mamy Artura z kanału Mrówa. Też wyszedł na spacer, ma pieska. Ale moja Azji niekoniecznie za nim przepada. Chociaż do zabawy widzę już chętna. Patrzcie, jak się psy ładnie bawią. Azji! Do mnie! No, twój poleciał do małego. Azji! Super! Super! Nie skacz! Stop! Siad! Siad! Dobry pies! Super!
kolejka, kochani. No i nie mogę dograć po prostu tego filmu. Będzie taki składany, łatany, na raty robione. Spotkałam Artura, psy się świetnie wybawiły, pospuszczane zostały ze smyczy Azji, po prostu jestem z niej tak dumna, przepięknie na moje zawołanie wróciła do mnie. Ja byłam w 100% pewna, że ona nie wróci, bo po pierwsze odbiegła bardzo daleko, nigdy tak daleko ode mnie nie odbiega, a po drugie tam szła pani z małym pieskiem, a Azji uwielbia takie małe pieski zaczepiać. Tym bardziej, jeżeli nie szczekają na nią, więc ja byłam w 100% pewna, że mając obok siebie dwa psy, nie wróci, a właśnie to wczoraj ćwiczyliśmy na tresurze, aby pies reagował na imię i wrócił, potrafiąc odejść od innego psa w trakcie zabawy, że po prostu my wczoraj tak trenowaliśmy, że psy były spuszczane, bawiły się, bawiły, bawiły i na komendę miały wrócić. Miały od siebie odejść i wrócić. I to się dzisiaj Azji przepięknie udało. Jestem z niej mega dumna po prostu, że tak jej świetnie poszło. Już teraz wiem, że mogę ją spuszczać częściej z tej smyczy. Także tak, no i Wam nie dokończyłam dzisiaj po spacerze. Już w sumie Wam opowiem, co zrobiłam, bo miałam dopiero Wam powiedzieć, co będę robiła, ale no niestety dzień się tak ułożył, że spacer troszeczkę dłużej zszedł, wróciłam do domu, obudziłam Nicolę, poleciałam do lodziarni. Nicola dzisiaj pakuje walizki, wyjeżdża nad jezioro na tydzień czasu, więc poleciałam szybciutko, poprosiłam ją tylko, żeby na 2 godziny poleciała do lodziarni, bo ja muszę po prostu jeszcze pozałatwiać dzisiaj pewne rzeczy. No i tak było, obudziłam Nicolę, poleciałam do lodziarni, przygotowałam wszystko, zrobiłam świeże lody, świeżą mieszankę, bo mi się wczoraj skończyły. Ale to już tam mało istotne, w każdym bądź razie poleciałam później do banku, bo miałam strasznie dużo takich po 50 groszy, po złotówce, po 2 złote, po 5 złotych. Naprawdę już takich drobnych miałam mnóstwo. I wpadłam do tego banku, a w banku pani nikogo nie było, ani jednej osoby, a w banku pani, że zrobiła mi problem, że wpłata jest tylko na konto, nie można wymienić na normalną gotówkę, że wymieniają tylko tym, co mają tam rachunki. Mówię, ja mam rachunek, tylko mówię, po prostu ja nie znam rachunku na pamięć. Ja mówię, mi zależy na tym, żeby wymienić te drobne i wziąć grubszą gotówkę, tak? Nie, pani powiedziała, że absolutnie tak nie mogą zrobić. Mogą zrobić tylko na konto, tylko właściciel rachunku może to zrobić. Poza tym trzeba się umówić. No i cała otoczka po prostu problemów. No po prostu wyszłam i coś o prowizji jeszcze wspomniała, ale ja już wyszłam zirytowana, bo mówię, Chryste Panie, żeby człowiek, nie wiem, w banku miał problem wymienić pieniądze, na litość boską, do czego to doszło? No, ja rozumiem, jakbym, nie wiem, szła 10 tysięcy wymieniać po złotówce. No to okej. Miałam pieniądze posegregowane, ale były nie tak poskładane jak trzeba, bo trzeba było poskładać je w rulonik. Dobra, no nieistotne, po prostu zirytowana wyszłam z tego banku. Poleciałam do Pepco, bo w Pepco miałam kupić Azji zabawki, bo już rozwaliła, ale w końcu z tej irytacji, z tego Pepco wyszłam szybciej jak weszłam. Stwierdziłam, że po prostu pieniążki wypłacę normalne i będę i wpłacę na konto firmowe normalne, a te drobne po prostu wydam w Biedronce i w Lidlu. Nie będę płaciła kartą, tylko będę płaciła drobnymi. Panie się pewnie trochę ucieszą, a trochę nieboliczenia będzie. A ja rachunków małych nie płacę. Z reguły przekracza to 100 zł, więc w drobnych 100 zł to troszeczkę liczenia będzie. Ale to nic. To też jest pieniądz, więc gdzieś go wymienić muszę. Nie będę latała po bankach z rachunkami, pisała jakieś oświadczeń, bo to jest dla mnie trochę parodyjne. No i tak, i poleciałam z banku do Biedronki. W końcu pod Biedronką stało tyle ludzi. Nie wiem, o co chodzi, czy coś rzucili w tej Biedronce, czy co. Już olałam to, stwierdziłam, że wieczorem pojadę sobie po lodziarni. Skoczyłam szybko do domu. Byłam jeszcze w międzyczasie, zaleciałam do koło banku. Niedaleko mam taki ciuchlan, do którego zdarza mi się czasami zajrzeć. I dzisiaj wskoczyłam, nałożyłam maseczkę, poleciałam. I pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam dla siebie, to jest taka koszulka. Ona tutaj nie wygląda dobrze. Ona jest w ogóle taka siateczkowa, zobaczcie. Nie wiem, czy... O, widać materiał, fajnie. Ale ona ma neonowy kolor, taki jak moje paznokcie. Więc ona jest w takim bardzo neonowym kolorze. Nie wiem, co to jest za marka, jakaś Mayday. Pierwszo słyszę o tej marce, ale chodziło mi o to, że ona jest przewiewna, bo ona jest cała z takiej siateczki. Cały tył, cały przód ma z takiej siateczki. I za nią zapłaciłam dzisiaj, było minus 50%, 3,50. I drugą kupiłam 4F-a. Taką. I to jest rozmiar S. I również była 7 zł, czyli na 3,50. I tutaj z boku ma siateczkę. Nie wiem, czy widać. O, teraz widać, a cała jest z normalnego takiego materiału
z którego są porobione w większości sportowe rzeczy, więc dwie takie bluzeczki. Ta mi się bardzo podoba, ma fajny dekolt. Ja ogólnie lubię takie bluzeczki, więc jak najbardziej mi się przyda. W międzyczasie jeszcze zadzwonił mi mąż, że prawdopodobnie nie będzie wyjazdu w góry, że prawdopodobnie zostanie odwołany, bo coś dzwonił właściciel domku, który myśmy wynajęli. Także po prostu, nie wiem, zaczynam mieć tego dosyć, bo naprawdę w tym roku nam po prostu wyjazd w góry nie służy. I chyba wszystko wskazuje na to, że jedynym terminem to będzie październik, w jakim ewentualnie pojedziemy. Pod warunkiem, że coś się nie będzie znowu działo, bo ten domek prawdopodobnie ma być odwołany, bo ostatnio w Zakopanem był jakiś huczny pogrzeb jakiejś góralki. No i ponoć doszło do bardzo wielu zakażeń. No i ten pan stwierdził na razie, że prawdopodobnie będzie odwołane to wszystko, więc zobaczymy. Mamy jeszcze 2 tygodnie, bo mówi, że tam jest ponad kilkaset osób zakażonych pod obserwacją sanepidu i ileś tam dziesiąt jest zakażonych, potwierdzonych przypadków. Więc cały wyjazd stoi pod znakiem zapytania, bo jak mamy ryzykować to zdrowiem, to nikt się nie zdecyduje na coś takiego. Dobrze, że pan zadzwonił i uprzedził. Widocznie jest to gdzieś w jego okolicy. Może sam się czegoś takiego spodziewa, nie mam pojęcia. Skoro dzwoni i informuje, że jest taka możliwość, że to będzie wszystko odwołane, poinformował nas 2 tygodnie wcześniej, czekamy. Ale już mi się to przestaje podobać. Pewnie chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście, jeżeli by takie ryzyko istniało, że pan miałby świadomość, bardzo fajnie, jeżeli nas poinformuje, bo na 100% zrezygnują wszyscy, ale mówię, no wycieczki w tym roku nam po prostu nie służą. No koronawirus wścieka się na lewo i prawo. Trudno. Prawdopodobnie nie pojedziemy, więc tak. Dobra, ja się zbieram. Mamy godzinę 11. Obiecałam Nikoli, że przed 12 ją zmienię, bo ona musi jeszcze dopakować walizkę. O 16 wyjeżdża, koło 16, może troszeczkę wcześniej, może troszeczkę później, także zobaczymy. Zobaczymy, czy jeszcze ktoś z nas nie pojedzie zawieźć później, bo one jadą we 3, jednym we 4 osoby, jednym samochodem, z tym, że 3 osoby jadą docelowo, żeby tam zostać. Mają kierowcę, ale jestem ciekawa, jakie dziewczyny mają inne bagaże, czy one się wszystkie pomieszczą z tymi bagażami. Także tak, no dobra. Na razie kończę, odezwę się do Was później, pokażę Wam, co kupiłam w Biedronce, bo pewnie haul z Biedronki też nagram, albo zrobię z niego oddzielny, w zależności co kupię. Ale raczej pewnie nie. Dobra, na razie się żegnam, a odezwę się później. I mamy już wieczór, wróciłam do domu po pracy, pojechałam prosto do Lidla i pojechałam do Biedronki. Kupiłam parę rzeczy, bardzo się ucieszyłam, jak w Lidlu zobaczyłam, że ponownie zaczął się tydzień grecki, bo już wiedziałam, że kupię ten chlebek, ten pyszny, co kiedyś mi polecałyście i ja go kupiłam z czerwonymi etykietkami. I od tego może zaczniemy. Turecki chlebek, a nie grecki. Tydzień turecki się zaczyna, więc to od razu chwyciłam. Mam nadzieję, że go jeszcze złapię z pomarańczową metką, że nie zejdzie w całości, go dziewczyny przecenią. Jest rewelacyjny, po prostu genialny. To jest takie pyszne i jak nie mam właśnie rano chleba czy coś, włożę Ksawery, myślę, że będzie zachwycony. Następnie kupiłam nasze zawijańce z jagnięciną i one wcześniej były po 29,90 za kilogram, a teraz obniżyli ceny i są po 19,90 za kilogram. I to nie jest żadna promocja, to jest już w tym momencie regularna cena na normalnej metce, więc wzięłam od razu 2 opakowania. Ksawera ostatnio mówi, że jada kiełbaski po koloniach, więc trochę mu się odmieniło, że jadł tam na śniadanie czy na kolację, więc kupiłam mu kiełbaski. One są mega pyszne, my już je z mężem jedliśmy mnóstwo razy. Także rewelacja. Kupiłam jedną śmietanę 18, bo będę robiła jutro rano, zanim pójdę do pracy, będę robiła zupę pieczarkową dla Ksawerego. Albo jutro, albo pojutrze, nie, no jutro mu zrobię kluski z truskawkami. Wieczorem zrobię jutro zupę pieczarkową. Ser, dlatego że Ksawer, jak wrócił z kolonii, zobaczył jeszcze zrobioną przez Nikolę pizzę na stole. I mówi, mieliście pizzę? Ja mówię, ale to tylko tu z Lidla. Ale bym zjadł. No więc cóż, kupiłam ser. No i kupiłam tą pizzę. Gdzieś ja ją tu mam. Spód do pizzy kupiłam. Ksawery tylko na taką pizzę kładzie pieczarki, kładzie szynkę i kukurydzę. Więc wszystko mam. Drugi po serze Masdamer to jest mój ulubiony rycki Edam. Uwielbiam ten ser, po prostu zawsze go kupowałam u nas w Stokrotce
koło bloku, obok bloku sklep mamy i tu zawsze kupowałam rycki Edam, ale tu jest tańszy, bo u nas jest po 20 chyba 7 zł, już w tym momencie ten rycki Edam w Tesco po 29, a ten był po 23,50 wychodził chyba za kilogram, a to taka mega paka rodzinna. Więc fajnie, uwielbiam w ogóle te sery z dziurami, ale rycki Edam to jest drugi po tym Mazdamerze. Następnie co kupiłam? Kupiłam jogurt naturalny zero. Pomału przystosowuję się do przejścia na dietę. Więc pożyjemy, zobaczymy jak to będzie, ale już dzisiaj poszperałam troszkę, już gdzieś tam poprzeglądałam przepisy i chyba zacznę z powrotem wchodzić, bo ta lodziarnia to mi wchodzi wszędzie. Chleb tostowy Foxovery wrócił, będą tosty. Jednego z pomarańczową metką Biraf, Ewy Chodakowskiej batonik o smaku masła orzechowego. Nigdy w życiu tego nie jadłam, ale widziałam, że często dziewczyny gdzieś to biorą jako przekąskę. Zresztą nawet jak się zamawia jej dietę Bidajet, to tam bardzo często właśnie jest ten Biraf jako drugie śniadanie, czyli taka przekąska. Dzisiaj się streszczam, nie rozgaduję się, dlatego że już jest i tak długi film, a nie chcę, żeby to trwało 40 minut. I jedną rzecz, jaką jeszcze trafiłam, to był z Pilosa ta ala Fantazja Lidlowa, również z pomarańczową etykietką. I Xavery właśnie te lubi kuleczki, on za wiele tych serków nie jest Fantazji, jak go najdzie, więc tu jest jeszcze 3 dni daty ważności. Spokojnie ogarnie 99 groszy. Jeden miks sałat i jeden taki już z pomarańczową etykietką. I tyle pomarańczowych etykietek, dzisiaj za bardzo ich nie było. Zresztą ja nawet za bardzo nie chodziłam po Lidlu, bo ja dzisiaj poszłam z listą. Wiedziałam, po jakie konkretne rzeczy idę, więc kupiłam tak naprawdę 3 rzeczy tylko więcej. Poza listy. Marcheweczki, bo w Lidlu teraz są te młode, takie malutkie, chudziutkie. Ja sobie uwielbiam je tak chrupać, więc marcheweczki sobie wzięłam na chrupanie. Uda z kurczaka, bo będę sobie, to już są chyba bez kości, będę sobie robiła, będę robiła zupę pieczarkową na udkach. I oto moje całe zakupy z Lidla i przechodzimy do Biedronki. W Biedronce kupiłam 6 razy mleko, już tego mleka u nas bardzo, bardzo dawno nie było. Ostatnio cały czas idzie 3,2. Najpierw było tylko do kawy, a teraz po prostu idzie do wszystkiego to 3,2, więc zbastowałam, spauzowałam 6 razy mleko. Kupiłam też obieraczkę. Wiecie co, tak ostatnio intensywnie obierałam ogórki, że razem z ogórkami wyrzuciłam, ze skórkami z ogórków wyrzuciłam obieraczkę. Więc, bo już mi się podświetliło, że mi bateria pada. Więc musiałam zakupić obieraczkę, bo nie mam w domu żadnej. Kupiłam nasze ukochane brzoskwinie ciasteczkowe. W Biedronce są w promocji po 5,99. Zarówno ja, jak i mój mąż uwielbiamy te brzoskwinie. Są naprawdę genialne, jak już są dojrzałe. Są po prostu tak soczyste. Rewelacja. Pasta do zębów, bo już się ta kończy. Ja jej nie używam. Ja na razie używam Aquafresh tej arbuzowej. Moje ukochane Tutti, 2 deserki czekoladowe, serki homogenizowane. Rzeksawery wrócił 2 razy paróweczki. W Biedronce jest też w promocji Miller Miś przy zakupie 2 sztuk, 1,99 zł za sztukę. Więc cena bardzo fajnie, bo w Lidlu one kosztują 2,79, a u nas w Tesco po 3,19, w Stokrotce po 3,29, więc cena naprawdę bardzo przyjemna. Wzięłam 2 sztuki, bo Xavery uwielbia truskawkowe. Nikola też lubi, ale Nikoli nie ma, zapakowała walizki, pojechała nad jezioro, więc wraca dopiero pod koniec tygodnia. I podwójny Bonduel, bo ostatnio stwierdziłam, co chwilę robiliśmy pizzę i sypałam tą kukurydzę z Lidla. No i stwierdziłam, że jednak ta biedronkowa jest o tyle lepsza, ale nie wiem, chyba ta biedronkowa dzisiaj była w jakiejś bezcennej promocji, bo nie było ani jednej sztuki, po prostu nawet pudełka nie było od tej kukurydzy, nawet pudełko zabrali. I oto moje całe zakupy z Lidla i z Biedronki, szybkie, bo mówiłam, że mam ogólnie zapasy, to bardziej tak pod Xaverego były robione. Mam zapasy porobione, więc na razie robię z tych wszystkich gotowych dań, które mam. Fileta z kurczaka nie mam, ale mam indyka, więc wszystko ogarnę i tak, i więcej na razie niczego nie kupuję. Także żegnam się z Wami.
Ja niestety odpoczywać nie idę, rozkładam deskę do prasowania. Mam 4 pralki i 5 w pralce do wyciągnięcia, także życzę Wam milszego dnia niż ja będę miała dzisiaj wieczór, chociaż przynajmniej sobie Wasze filmy pooglądam, także trzymajcie się cieplutko, życzę Wam pięknego, cudownego dnia, buziaczki, pa!